Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Polityka Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej jest katastrofalna dla państw unijnych. Liczba ataków nożem, liczba gwałtów, liczba napaści cały czas z roku na rok rośnie. Unijny pakt migracyjny przyjęty. Imigranci coraz śmielej forsują polską granicę. Mieli ręcznie wykonane takie jakby pałki zakończone gwoździami. Nie wolno ich tutaj puszczać. Polaków nie stać na to, żeby utrzymywać rzesze imigrantów. To jest niewinne dziecko, a ewentualny sprawca przestępstwa jak najbardziej powinien być karany. Nie nam decydować przede wszystkim o tym, żeby zabijać nienarodzone dzieci. O aborcji w Sejmie. Przed Sejmem protestują środowiska pro-life. Nie chcę, żeby w Polsce było legalne, barbarzyńskie prawo, które zabija człowieka. Te projekty, które zawierają tak zwane aborcje na żądanie, nie są zgodne z konstytucją. Jedziemy na tę lednicę rowerami z całej Polski, północ, południe, wschód, zachód. To świetny pomysł, żeby połączyć aktywność fizyczną, korzystanie z lata i szukanie Pana Boga. Będę wysławiać imię Twoje, Panie. 30 maja wyruszy rowerowa pielgrzymka na lednicę. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Oznacza to, że albo Polska będzie przyjmowała nielegalnych migrantów, albo będzie płaciła surowe kary. Solidarność w kwestii migracji będzie obowiązkowa dla wszystkich państw członkowskich. Donald Tusk zapowiedział, że mimo że Europarlament opowiedział się za programem, Polska nie wyrazi na to zgody. To, co jednak może martwić, to to, że słowa szefa rządu nie współgrają z jego dotychczasowymi czynami. Wczoraj granicę polsko-białoruską usiłowało przekroczyć ponad 400 nielegalnych migrantów. Paweł Błoch. Zgodnie z przepisami kraje członkowskie będą musiały przyjmować nielegalnych migrantów, a w razie sprzeciwu płacić kary finansowe. 20 tysięcy euro od jednego nieprzyjętego migranta. Polityka Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej jest katastrofalna dla państw unijnych. Komisarz Johansson, która zajmuje się migracją, twierdzi, że rocznie Unia Europejska będzie przyjmować ponad 4 miliony migrantów właśnie z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej. To jest droga prowadząca do katastrofy, to jest droga prowadząca do zamachów terrorystycznych. Eksperci wskazują, że przyjęcie paktu może zwiększyć liczbę nielegalnych migrantów, ponieważ przybysze z Bliskiego Wschodu i Afryki poczują się zaproszeni. Ze statystyk prowadzonych w państwach starej Unii jasno wynika, że im więcej migrantów, tym większa ilość przestępstw. W sposób totalnie utopijny są sprowadzani masowo ludzie z totalnie obcej cywilizacji. Przy takiej liczbie imigrantów nie może być mowy o asymilacji. Przy też tak odmiennej kulturze tym bardziej jest o to trudno, a przy tak wielkiej liczbie jest to po prostu niemożliwe. Politycy Platformy Obywatelskiej buńczucznie zapowiadają. Ochronimy Polskę przed mechanizmem relokacji. Tyle w teorii. W praktyce jednak to politycy wybrani z list Koalicji Europejskiej, której przewodziła Platforma Obywatelska, zagłosowali za wprowadzeniem paktu migracyjnego. Choć później Marek Belka, Łukasz Kochut i Robert Biedroń złożyli korektę i wstrzymali się od głosu. Donald Tusk wszystkich oszukał, bo nie dotrzymuje słowa, to jest raz. Jest zmienny jak chorągiewka. On nie pasuje w ogóle do naszego narodu. Oni postępują według jego wskazówek, tylko to takie jest ciche. Polaków nie stać na to, żeby utrzymywać rzesze imigrantów, bo nasi rdzenni ludzie potrzebują pomocy. Gdy w 2015 roku rozpoczął się w Europie kryzys migracyjny, rząd Ewy Kopacz chciał zgodzić się na przymusową relokację. Jako kraj jesteśmy przygotowani na właściwie na każdą liczbę, tak? Na każdą, czyli na 50 tysięcy też jako kraj przygotowani? Jesteśmy przygotowani. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił twarde weto wobec unijnej polityki migracyjnej. Ponadto, gdy Donald Tusk przewodniczył Radzie Europejskiej, był zwolennikiem karania Polski za nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów. Ale to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Kiedy w Brukseli Europarlament przegłosował pakiet migracyjny, nielegalni migranci szturmowali granicę polsko-białoruską. W stronę polskich funkcjonariuszy poleciały konary drzew i kamienie. Ranna została jedna strażniczka graniczna. Polskie służby odesłały z powrotem na teren Białorusi ponad 220 nielegalnych migrantów. Ta grupa była wyposażona w 12 drabin,
Dodatkowo posiadali niebezpieczne narzędzia w postaci zaostrzonych kijów, kamieni. Dodatkowo mieli ręcznie wykonane takie jakby pałki zakończone gwoździami. Straż Graniczna podkreśla, że nieocenioną pomocą w ich służbie jest zapora wybudowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdy poprzednia władza zdecydowała się na to przedsięwzięcie, Donald Tusk grzmiał. Nie będziemy wspierali ich w takich, no delikatnie powiem, dwuznacznych przedsięwzięciach i pomysłach. Na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z rosyjskim atakiem hybrydowym wymierzonym w nasz kraj. Moskwa chciała zalać Polskę i państwa bałtyckie falą nielegalnych migrantów. Tak, abyśmy nie byli w stanie przyjąć prawdziwych uchodźców z Ukrainy. Dzięki służbie polskich mundurowych ten plan się nie powiódł. Gdy rozpoczął się rosyjski atak na polską granicę, politycy z obozu Donalda Tuska wpisywali się w kremlowską propagandę. Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Kim są, ustali się później. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Podczas ostatniego referendum jesienią zeszłego roku obywatele mieli zdecydować, czy zgadzają się na przymusową relokację nielegalnych migrantów. Zdecydowana większość była przeciw, jednak na skutek działań obozu Donalda Tuska frekwencja nie przekroczyła 50%. To znaczy, że referendum nie jest wiążące, a Polska nie zyskała mocnego argumentu na arenie europejskiej. Paweł Błoch, Telewizja Republika. 39-letni Polak zastrzelony w Szwecji. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Sztokholmie, po tym jak zwrócił uwagę grupie młodzieży. Zginął na oczach 12-letniego syna. Na ten temat mówią wszystkie szwedzkie media. Według relacji mediów mieszkający w Sztokholmie Polak, będąc w drodze z dzieckiem na basen w dzielnicy Skarnholmen, spotkał grupę młodzieży w tunelu pod wiaduktem. Między mężczyzną a nastolatkami doszło do wymiany zdań, a następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał. Największe szwedzkie gazety piszą, że mężczyzna już wcześniej kontaktował się z policją w sprawie młodzieżowych grup, które handlują narkotykami. Nie chciał, aby jego syn dorastał w takim środowisku. Szwedzi są poruszeni tragedią. W miejscu składają kwiaty, zapalają znicze. Swój przyjazd na miejsce tragedii zapowiedział też premier Szwecji. W Sejmie trwa debata dotycząca projektów aborcyjnych. Dwa z nich złożyła Lewica. Jeden depenalizuje aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12 tygodnia na życzenie. Podobne założenia ma projekt Koalicji Obywatelskiej. Trzecia droga chce zmienić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. W obronie życia przez cały dzień protestują środowiska pro-life. Przed Sejmem jest nasz reporter Michał Gwardyński. Michale, w Sejmie dyskusja, przed Sejmem protesty w obronie życia. Pół godziny temu miał dotrzeć też marsz w obronie życia. Powiedz, jak wiele osób bierze w nim udział? Kilkaset osób wzięło udział w dzisiejszym marszu w obronie życia poczętego. Marsz rozpoczął się na warszawskim, krakowskim przedmieściu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Następnie manifestujący przemaszerowali pod Sejm Rzeczypospolitej. Manifestacja już dobiega końca, a o tym, przeciwko czemu dzisiaj protestują zgromadzeni pod Sejmem manifestujący, opowie państwu Edyta Hołdyńska. Gorąca debata w polskim parlamencie. Temat bardzo ważny, bo temat aborcji. Cztery różne projekty z czterech różnych, można powiedzieć, politycznych stron. Lewica chciałaby dekryminalizacji aborcji całkowitej. Drugi projekt to dozwolona aborcja do 12 tygodnia życia dziecka. Podobny złożyła także Koalicja Obywatelska i jest także projekt trzeciej drogi, który mówi o tym, by przywrócić kompromis aborcyjny sprzed kilku lat. W jaki sposób zagłosują politycy? Czy opowiedzą się za życiem? Dzisiaj sprawdzam. Lewica składa ustawę dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji, bo aborcje były, są i będą. Przez większość mojego życia żyłam i mieszkałam w państwie, które nie szanuje moich praw, które nie daje mi żadnej możliwości wyboru. Mam żal do koleżanek z lewicy, że prawa kobiet zostały spłaszczone do kwestii tylko i wyłącznie
aborcji. Ja wam gwarantuję, że jest mnóstwo Polek, z którymi nawet rozmawiałam, ale myślę, że jest ich zdecydowana większość w Polsce, które absolutnie nie mają tego zdania, które wy tutaj przedstawiacie. Lewica naciska jednak koalicjantów na aborcję na życzenie. Dla jej elektoratu to postulat numer jeden. Wreszcie się okaże, kto jak myśli, bo przecież Lewica nie poprze nigdy projektu związanego z powrotem do tego, co było przedtem. Czyli aborcja na życzenie kontra życie. Lewica składa projekt depenalizacji aborcji, aborcji dozwolonej do 12 tygodnia życia dziecka. Koalicja Obywatelska chce natomiast finansowania aborcji do 3 miesiąca ciąży. Musimy stanąć po stronie kobiety i zapewnić jej odpowiednie warunki do świadomego rodzicielstwa, do poczucia bezpieczeństwa. O ile opieka okołoporodowa i życie i zdrowie matki, ale i dziecka są kwestiami bezsprzecznie najważniejszymi, finansowanie aborcji już nie. Aktywistki często stawiają swoje prawa ponad prawa dziecka i wbrew logice mówią o aborcji jako prawie człowieka, jako prawie matki. Aborcja kończy jednak przecież życie innego człowieka. Za dokonywanie aborcji w innych krajach aktywistki wystawiły nawet rachunek. 50 milionów jesteście winni nam, proszę, za to, że płacimy ludziom za aborcję. Trzecia droga chce referendum i powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed 2020 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się o przesłance eugenicznej do przerywania ciąży. W tej sprawie nadal jasno wypowiadają się konstytucjonaliści. Jednak dobro rozwijającego się dziecka ma przewagę. Te projekty, które zawierają tak zwaną aborcję na żądanie, nie są zgodne z konstytucją. Argumenty, które padają za aborcją, są bulwersujące. Jak te o zbyt małym mieszkaniu i obniżeniu jakości życia, które podawała piosenkarka Natalia Przybysz czy Iwona Hartwich, która walcząc o prawa niepełnosprawnych, w kontrowersyjnych słowach namawia do aborcji. Dziś powiedziałabym kobiecie, która ma urodzić niepełnosprawne dziecko, żeby tego nie robiła. Będę głosowała za legalną aborcją do 12 tygodnia. Nie nam decydować przede wszystkim o tym, żeby zabijać nienarodzone dzieci. A więc myślę, że koalicja 13 grudnia w swoim gronie będzie opowiadać, jakże to jest ważne, jak jest to jest ochrona praw kobiet. A kiedy politycy debatują w Sejmie, pod Sejmem msza święta i pikieta w obronie życia. Nie chcę, żeby w Polsce było legalne, barbarzyńskie prawo, które zabija człowieka bezbronnego, najmniejszego, który nie ma swojego prawa głosu jeszcze. Życie zaczyna się, jego ochrona zaczyna się w chwili poczęcia. Jeżeli to dziecko można zabić, można odebrać prawa każdemu z nas. Politycy o prawie do aborcji zadecydują jutro. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. A już tę najbliższą niedzielę, 14 kwietnia, ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Życia. Uczestnicy wyruszą z Placu Zamkowego o 12:30. To nie jest zwykły marsz, nie jest marsz jeden z wielu. Przed nami są bardzo ważne wybory, bardzo ważne decyzje. To, co się dzieje w Sejmie, to, co się dzieje, jeśli chodzi o planowane projekty ustaw czy rozporządzeń, pokazuje, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Jesteśmy przekonani, że musimy być razem, silni i nie możemy się jakby cofać, bo mówiąc językiem piłkarskim trochę, no w takich sytuacjach nogi się nie odstawia. Oglądają Państwo program dzisiaj o to, co jeszcze przed nami. Miało być po 5,19, jest powyżej 7 zł. Z obietnicy Tuska nic nie zostało. Małe co nieco dla misia na urodziny. Miało być więcej pieniędzy w portfelach Polaków i niższe ceny w sklepach i na stacjach benzynowych i wszystkim nam miało żyć się lepiej. Nie będzie. Po obiecywanej przed wyborami przez Donalda Tuska benzynie po 5,19 zostało już w zasadzie tylko wspomnienie. Premier stwierdził ostatnio, że tu cytat, nie bierze odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera, a miała być jedna prosta decyzja. No i już nie jest. Z ust polityków koalicji 13 grudnia padają też zapowiedzi wycofywania się z kolejnych obietnic. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska wycofała projekt ustawy o bonie energetycznym, który miał być pomocą dla najuboższych po lipcowych podwyżkach cen energii. Konrad Wąż.
Ponad 7 zł za litr benzyny i tyle samo za litr oleju napędowego. Tyle muszą dziś zapłacić kierowcy na polskich stacjach benzynowych. No raczej chyba nie jest możliwe, żeby było za 5,19. Na szczęście gaz stoi na razie w miejscu. Mamy auto na gaz, więc gaz na razie stoi w miejscu. Tego się trzymajmy. Nie jeżdżę samochodem, ale powinno być zniżka. A jak jej nie ma, no to błąd Tuska. Błąd Tuska, bo to Tusk w czasie kampanii obiecywał paliwo po 5,19 zł. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Dzisiaj Donald Tusk jest premierem, ale na tym umowa z wyborcami się kończy. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Chodzi jednak nie tyle o cenę paliwa, co o odpowiedzialność za słowo. Dziwię się ludziom, że wierzą w te banialuki pana Tuska i mam nadzieję, że zmienią zdanie i nie wiem, coś się zmieni tutaj w kraju, bo myślę, że idzie ku gorszemu. Tym bardziej, że sytuacja na rynku paliw sprzyja obniżaniu cen. Wtedy baryłka kosztowała 120 dolarów, a cena dolara to była około 4,50 zł. Dziś tak naprawdę baryłka kosztuje 89 dolarów, a cena dolara to jest 3,93. To nie wszystko. Od kwietnia do 5% wzrosła stawka podatku VAT na żywność, a z końcem czerwca przestaje działać energetyczna tarcza antyinflacyjna. Będzie stabilnie i będzie akceptowalnie. Wprowadzamy... Stabilnie i akceptowalnie to znaczy ile? Stabilnie i akceptowalnie. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, to jest pewien proces, który trwa. Ceny energii mogą wzrosnąć drastycznie, a projekt ustawy o bonie energetycznym, który miał pomóc najbiedniejszym, został właśnie wycofany z prac legislacyjnych. Donald Tusk będzie tłumaczył to w ten sposób, że to wszystko wynika z błędu poprzedniej ekipy i nie może realizować tych swoich wspaniałych planów. Ale to już jest coraz mniej skuteczne, dokładnie o tym dokładnie to pokazały nam ostatnie wybory samorządowe i żółta kartka, jaką Tusk dostał. Wybory do sejmików województw wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34,27% głosów. Koalicja Obywatelska uzyskała o prawie 4 punkty procentowe mniej głosów. Konrad Wąż, Telewizja Republika. O oszustwie premiera w sprawie cen paliw dowiedzieli się Państwo dzięki nam, bo to nasz reporter dopytywał Donalda Tuska o jego obietnice w czasie kampanii. W sieci aż wrze o tym, jak szef rządu bardzo się zdenerwował na dociekliwe pytania naszego dziennikarza. Zauważyła to współpracownica Tuska, która zagroziła Adrianowi Boreckiemu, bo o niego chodzi, że nie wpuści go na następną konferencję premiera. To standardy białoruskie, komentuje środowisko dziennikarskie. Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania, Donald Tusk przed wyborami i po wyborach to dwie różne osoby. Każdy z Państwa będzie mógł zadać oczywiście pytanie i to jest standard, któremu będę także wierny w przyszłości. Bardzo chciałbym, wiem, że będzie bolało czasami, ja nie mam żadnych iluzji, że to będą zawsze przyjemne spotkania dla mnie, przyjemne jeśli chodzi o treść, ale jestem do Państwa dyspozycji. Co z tej zapowiedzi zostało? Poproszę kolejnego rozmówcę. Ale to nie wszystko. Podsekretarz stanu w kancelarii Tuska, Agnieszka Rucińska, widząc niezadowolenie swojego szefa, grozi nam. Nie będziesz chodził na konferencję. Dopytywanie po zdawkowej odpowiedzi jest czymś dla Tuska i jego ludzi niedopuszczalnym. Środowiska dziennikarskie mówią wprost. To tłumienie wolności słowa i ograniczenie krytyki prasowej. Widzimy, że jesteśmy w takim bardzo zwrotnym momencie, jeśli chodzi o wolność słowa, o wolność mediów. Tutaj ten system tak się domyka, żeby nikt taki, kto na konferencji prasowej stanie i zada publicznie pytanie premierowi, na które on nie chce odpowiadać, żeby po prostu ktoś taki na tej konferencji na pewno się nie zjadł. No przecież o tym były te wybory. O tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania. Jakie? Konkretne, które pokazują zakłamanie polityków. Kiedy paliwo po 5,19? Bardzo. Ale kierowcom też pan tak odpowie? Dziękuję bardzo. Nie, panu tak odpowiadam, dziękuję. A co pan odpowie kierowcom? Będzie to paliwo czy nie? Ale politycy koalicji 13 grudnia zamiast odpowiadać na pytania, które zadajemy w imieniu wyborców, zazwyczaj albo uciekają, albo próbują nas zastraszyć. Pan jest nierzetelnym dziennikarzem. Proszę mnie zostawić, bo poproszę straż. Panie senatorze, ja zadaję pytania, naprawdę. Rozmawiam z panem.
No media są po to, by drążyć. Media są po to, by rzetelnie przedstawiać informacje. Media są po to, by pokazywać różne strony danego aspektu, danej kwestii, danej sprawy. Więc wszelkie ograniczenia wolności słowa w Polsce są niedopuszczalne. No ale przecież o to im chodziło, o to, żeby zlikwidować niezależne media. To zresztą postawili sobie za cel jeszcze w kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski mówił wielokrotnie o tym, żeby likwidować TVP Info. Teraz o likwidacji nie ma mowy. Po nielegalnym, siłowym przejęciu mediów publicznych TVP stała się tubą propagandową rządu. Teraz Platformę wspierają. I TVN? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Donald Tusk był dzisiaj Państwa gościem. To były Fakty po faktach. I ponownie TVP. Nie mam szampana. W domknięciu przekazu medialnego Tuskowi przeszkadza Republika. Nasi dziennikarze często, jako jedyni, nie boją się zadać niewygodnych pytań rządzącym. Stąd też spotykamy się z utrudnieniami. Podpułkownik Sienkiewicz nie wpuszcza nas na konferencję. Póki nie będę miał pewności, że ta instytucja to jest instytucja dziennikarska, a nie instytucja złodziei, nie widzę żadnego powodu, żeby zapraszać tych przedstawicieli na mojej konferencji. Wyraźnie widać, że obsesja Donalda Tuska stworzy sobie sytuacji, w której nie jest krytykowany, nie dostaje trudnych pytań, zaczyna być wcielana w życie. Dziennikarz jest od tego, żeby reprezentował opinię publiczną, a nie uzgadniał pytania z władzą. To wszystko to jest nie tylko łamanie prawa, ale to jest spychanie Polski w klimaty białoruskie, rosyjskie, no, państwa niepoważnego, państwa, którym łamie się wolność słowa. Bo w demokratycznym kraju wolne media mogą, a wręcz powinny, zadawać trudne pytania. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Tajne posiedzenie klubu parlamentarnego Lewicy, na którym omawiano m.in. taktykę dotyczącą projektów ustaw aborcyjnych, ukazało się wczoraj w sejmowej telewizji, poinformowała Wirtualna Polska. Taka sytuacja nie zdarzyła się nigdy wcześniej. Ujawnienie przebiegu posiedzenia przed dzisiejszą debatą w Sejmie stawia w lepszej pozycji posłów niebędących w Lewicy, bo członkowie koalicji znali w ten sposób argumenty Lewicy, zanim padły z mównicy sejmowej. Przyczyną całej sytuacji miał być problem techniczny i nowy system transmisji, ale czy tak było rzeczywiście, czy być może było to jednak zamierzone działanie? Konrad Chmioła. Legalna, bezpłatna aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży, finansowana przez NFZ, to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych Lewicy. Wczoraj, czyli w przeddzień fundamentalnej debaty parlamentarnej dotyczącej aborcji, tematu, który od tygodni dzieli partię wewnątrz koalicji rządzącej, dochodzi do ujawnienia tajnego posiedzenia klubu Lewicy, na którym omawiano taktykę formacji na sejmowe komisje i plan debaty na sali plenarnej. Rzeczywiście doszło do bardzo nieszczęśliwego incydentu. W związku z tym, że był zmieniany system audiowizualny, on jest stale, jak to się mówi, aktualizowany i modernizowany, no to technicy, którzy to robili, włączyli na chwilę transmisję z tej sali. Nagle włącza się transmisja, można obejrzeć posiedzenie, które nie miało być transmitowane, posiedzenie klubu Lewicy. Jedynym przypadkiem, który mógł tutaj nastąpić, to to, że wyszło to na zewnątrz, bo zakładam i myślę, że transmisja miała się odbywać tylko do Donalda Tuska, ewentualnie do marszałka Hołowni. Według doniesień Wirtualnej Polski liderzy Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i szefowa klubu Anna Maria Żukowska w ostrych słowach skrytykowali szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego. Nie wierzą, że ujawnienie posiedzenia klubu było przypadkiem, którym zasłania się Cichocki. Nie buduje to zaufania, atmosfery zaufania, dlatego że zarządza Kancelarią Sejmu minister Cichocki, który jest nominowany przez Trzecią Drogę. Tę samą Trzecią Drogę, która akurat przypadkiem w tym samym momencie, w tym samym tygodniu zgłasza jakieś konieczności rozliczeń Lewicy, renegocjacji, umowy koalicyjnej. Każdy jest oburzony i myślę, że to oburzenie podzielają nie tylko członkowie klubu parlamentarnego Lewicy, ale myślę, że członkowie wszystkich klubów, dlatego że obrady każdego klubu powinny być tajne, poufne, przez nikogo ani nie nagrywane, ani nie transmitowane. Każdy klub, który będzie chciał zorganizować swoje posiedzenie w Sejmie, dwa razy się zastanowi, czy jest to miejsce bezpieczne, godne zaufania i czy te posiedzenia, które powinny ich ustalenia pozostać wewnątrz, nie będą dostępne właśnie dla obecnie
rządzących. Ta chęć inwigilacji, chęć wchodzenia do domów, podsłuchiwania, podglądania, to jest to, co charakteryzuje koalicję 13 grudnia. Jacek Cichocki to bliski współpracownik Donalda Tuska. Był szefem MSWiA w poprzednim rządzie PO-PSL. W roku 2008 został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a ponadto w tamtym czasie objął funkcję sekretarza kolegium do spraw służb specjalnych przy Radzie Ministrów. To on nadzorował wszystkie służby specjalne, no więc ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której człowiek o takim doświadczeniu, takich wpływach, no, takiej wiedzy o służbach specjalnych, gdzieś się dopuścił do takiego przypadkowego włączenia mikrofonów w sali, w której akurat odbywały się obrady bardzo istotne dla koalicji rządzącej. Oficjalnie słyszymy, że relacje polityków w koalicji rządzącej są dobre. Między wierszami da się rozczytać, że jest inaczej. Z tym spokojem, Szymonie Hołownio. Trzecia Droga i Lewica pozostają w konflikcie i trwa gra, kto ma stracić w kolejnych wyborach, tak jak Lewica straciła przy okazji wyborów samorządowych. Ta gra toczy się także w sposób brutalny, no i właśnie byliśmy tego świadkami. Jacek Cichocki jako szef Kancelarii Sejmu odpowiada za nadzór nad systemem informacyjnym w budynku. Taki nadzór jest prowadzony w formie elektronicznej w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu. Wcześniej koordynował pracę służb specjalnych i ma wiedzę na temat różnego rodzaju systemów. Pytanie, jak ta wiedza jest wykorzystywana i jak ewentualnie będzie w przyszłości. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. W Wilnie odbył się 9. szczyt i forum inicjatywy Trójmorza. Wśród tematów rozmów m.in. bezpieczeństwo regionu, w tym prezydencka inicjatywa podwyższenia wydatków na obronność, zacieśnianie współpracy transportowej między państwami Trójmorza oraz rozwój relacji transatlantyckich. A na miejscu był nasz reporter Łukasz Żmuda. Mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo. Budowa Via Baltiki, budowa Via Carpati, która bardzo szybko posuwa się, w szczególności w moim kraju, w Polsce, gdzie mamy za zadanie wybudować ponad 600 kilometrów tej drogi. Równolegle do szczytu odbywa się także forum biznesu inicjatywy Trójmorza. W dyskusji wysokiego szczebla wziął udział prezydent Andrzej Duda, a także przywódca Litwy Gitanas Nauseda. Warto podkreślić, że w tegorocznym szczycie bierze udział ponad 1000 przedsiębiorców, w tym 130 z naszego państwa. Litwa kończy swoje przewodnictwo w inicjatywie i dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę przekazać prezydencję w inicjatywie Trójmorza mojemu serdecznemu przyjacielowi, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który jest jednym z architektów tego projektu. Warto przypomnieć, że w trakcie ubiegłorocznego szczytu w Bukareszcie we wrześniu do inicjatywy Trójmorza dołączyła Grecja. W trakcie tegorocznego szczytu w Wilnie do inicjatywy dołącza Japonia jako partner strategiczny. Smoleński. Minęło 14 lat od tragedii smoleńskiej. Moje kondolencje. Pamiętajmy o wszystkich, którzy zginęli w wyniku działań Rosji. Niech to przypomina nam, że nie można okazywać słabości. Trzeba być silnym. Inicjatywa Trójmorza rozwija się nie tylko dzięki takim spotkaniom jak te dzisiaj w Wilnie, ale to także projekty na szeroką skalę, projekty infrastrukturalne, takie jak Via Carpatia czy Via Baltica. Z Wilna Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Można pieszo, można autokarem, ale można też rowerem. Każdy ma swój sposób na pielgrzymowanie. Wiosenna pogoda sprawia, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i wybrać się w drogę rowerami na Lednicę. Czy uważa pani, że pielgrzymka rowerowa to jest dobry pomysł? Dobry. Wybrałaby się pani na taką pielgrzymkę? Jakbym miała 20 lat mniej na pewno. Czasem wiek, a czasem czas może stanąć na przeszkodzie, aby wziąć udział w rowerowej pielgrzymce. Jakbym miał czas, to myślę, że tak. No, z tym czasem gorzej. Bo człowiek zapracowany i wie pani, jak to jest w tych czasach. No niestety, ten czas, brakuje czasu. Chęci są, ale czasu brakuje. Jednak większość jest zgodna. Warto trochę potrenować, może wziąć krótki urlop, wyciągnąć rower i ruszyć w drogę. Bo po drodze można doświadczyć wiele dobra. Myślę, że to super sprawa. Jak ktoś jeździ rowerem i lubi to robić, to
najlepsza okazja, żeby to zrobić. Zwłaszcza, że termin zachęca. Start 30 maja w Boże Ciało z czterech stron Polski. Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Kokotka na Śląsku. Po to, aby 1 czerwca wszyscy spotkali się na polach lednickich i przejechali rowerami przez symboliczną Bramę Rybę. Myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby połączyć aktywność fizyczną, korzystanie z lata i szukanie Pana Boga w takich ekstremalnych okolicznościach. Z podróży rowerem płyną dla uczestników same plusy. Rower jest super, bo przewieczy się człowiek, dotleni się, ma jakieś fajne nowe pomysły, no nie? Jest to i zdrowe, poznaje się życie, ludzi się poznaje. Czyli rower łączy. Zdecydowanie tak. Nie tylko piłka łączy, ale rower też. Rower łączy. Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił, że aby kogoś sprawdzić, trzeba go postawić w ekstremalnej sytuacji. Może warto sprawdzić samego siebie. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Wielu rannych, pozrywane dachy i sieci energetyczne. Policja i Straż Pożarna Luizjany prowadzi akcję ratunkową po tym, jak tornado przetoczyło się przez miasto nieopodal Nowego Orleanu. Według lokalnych mediów wczoraj wieczorem burza spowodowała przerwy w dostawie prądu w ponad 30 tysiącach domów i firm. Nasz personel jest bardzo zajęty, bo staramy się dotrzeć do każdego. Prosimy o cierpliwość. To długi proces. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do radzenia sobie z tej skali problemami, ale staramy się je rozwiązać. Policja wraz ze strażą pożarną przeprowadziła setki akcji ratowniczych. Mamy poważne uszkodzenia w naszej restauracji. Nie wiem, jak długo potrwa odbudowa i jak długo nasz lokal pozostanie zamknięty. Gorące, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego wdziera się do Teksasu, Alabamy i Luizjany, a tymczasem po zachodniej stronie Niżu z północy napływa chłodne powietrze. Dwie skrajne masy oddziela front atmosferyczny, więc w środku powstają wyładowania, burze i tornada. Narodowa Służba Meteorologiczna potwierdziła, że wystąpiły tornada o sile F1, a maksymalna prędkość wiatru przekraczała 150 km na godzinę. Wraz z tornadem przez obszar kilku stanów przetoczyły się burze, powodując zniszczenia infrastruktury energetycznej. Setki tysięcy mieszkańców pozostaje bez prądu. A my jeszcze pozostajemy w Stanach Zjednoczonych i odwiedzamy na chwilę ogród zoologiczny w San Diego na Florydzie. Urodzone 2 lata temu niedźwiedzie andyjskie, zwane także okularowymi, są pierwszymi bliźniakami tego gatunku urodzonymi w zoo od prawie 30 lat. Mimo że w naturalnym środowisku żywią się owocami, pędami liści i niewielkimi zwierzętami, z okazji urodzin dostały smakołyki, plastry miodu w tykwach. A dzisiaj się jeszcze nie kończy. Za chwilkę zapraszam na publicystyczną część. Moimi gośćmi będą Paulina Matysiak, Lewica, Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość.